własnej drogi życiowej. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno. Słuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, może stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością zmiennych w kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach, świat bowiem pełen jest oszusta. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie pełno jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie, lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. Dziękuję. Baczność. Sztandarowi cześć. Przekazywali wiedzę, ale i pomagali odkryć, rozwijać zainteresowania. Sprawili, że chcemy iść ich śladem. Naszym wychowawcom, którzy pomagali nam rozwiązywać rozmaite problemy, których tak często zawodziliśmy, a oni nadal byli po naszej stronie. Szczególnie jednak pragnę podziękować tym pedagogom, którzy pielęgnowali w nas chęć poznania, którzy rozbudzali nas intelektualnie. Chyba właśnie ciekawość świata jest najcenniejszą rzeczą, jaką mogliśmy wynieść z liceum. Chciałabym w nim Olga Ole, która zagra Sybilę Albenica oraz zobaczycie inscenizację Lwów Szofera, przygotowaną przez uczniów klasy drugiej B. Thank you.
rady. Żaden poszukiwania własnego ideału, którego dziecię nie znamy. Tak, droga pani, znam tego kurczę aż 8 razy. Zostaw na klasę i się. Dzięki angażurze. Ale z czasów nie jest alkoholikiem. Widzą, nie było mu panią. Ty mąż. Nie masz cudownego dziecka. Ale skąd ja mam o tym wiedzieć? Otrzymam go już. Tak. Ja jego skupiono oczy metodycznie i kładę się na moim pójście. Które mnie ma, musiał mu się podobać. Ale czy był cudownym dzieckiem? No nie wiem. Chyba nie ma na to szans. Jego rodzice... Thank you.